Atmaja.pl przedstawia 100 przekonań zmieniających życie. Autorzy Marta Kuśpit i Darek Chwiejczak. Czyta Anna Rusiecka. Zrozumienie. Nie jestem moimi emocjami. Jestem wrażliwością, która ich doświadcza. Językiem doświadczania życia są emocje. Pozwalam sobie ich doświadczyć, by poczuć głębię życia. Ale nie identyfikuję się z emocjami, lecz potrafię je obserwować. Uświadamiam sobie moją wrażliwość i otulam ją miłością. Jestem ukochanym dzieckiem wszechświata. Wierzę, że wszechświat się o mnie troszczy, że jestem dla niego ważna, że pomaga mi przejść trudne życiowe próby. Wszystko ma swoją wyższą przyczynę. Trudne zdarzenia przytrafiają się nie tobie, tylko dla ciebie. Służą twojemu rozwojowi. To, co daję, do mnie wraca. Niezależnie od sytuacji, kieruj się współczuciem, zrozumieniem i przebaczeniem. Wróci to do ciebie jako poczucie spokoju. To dusza oddycha. Kto oddycha? Ciało? A co dzieje się z oddechem, gdy człowiek odchodzi? To dusza oddycha. Większość moich przekonań jest subiektywna. Moje przekonania stają się moją prawdą tylko dlatego, że w nie uwierzyłam. Przez nie żyję w świecie własnych iluzji. Badam je, zadając sobie pytanie, czy to przekonanie jest dobre dla wszystkich ludzi na Ziemi? Nic nie dzieje się przeciwko mnie, lecz dla mnie. To, czego doświadczam, jest moim procesem poszukiwania i odkrywania. Pomiędzy miłością i niemiłością, ale zawsze mam wybór i wybieram miłość. Moje życie jest moim wyborem. Moje życie to zapomniane wybory, których dokonałam w przestrzeni duchowej. Teraz tylko ich doświadczam. Ale aktem woli zawsze mogę odwrócić się od cierpienia i skierować się w stronę miłości. Umysł nie rozumie miłości. Miłość nie stawia warunków. Nie ocenia, nie krytykuje. Kocham sercem, a nie głową. Miłość kocha umysł taki, jakim jest. Miłość jest bezwarunkowa, nawet gdy umysł zagubi się w swoich przekonaniach i nienawiści. Moje ciało jest ucieleśnieniem miłości, która stała się materią. Wszyscy jesteśmy utkani z miłości. Każda komórka naszego ciała jest pełna światła. Mój umysł wpływa na moje ciało. Wdzięczność, radość, zrozumienie przywracają zdrowie. Lęk i poczucie winy powodują dysharmonię w ciele. Staję się tym, o czym myślę. To, co sobie wyobrażam, tworzę. To, co czuję, przyciągam. Wszyscy jesteśmy jednością. Dlaczego stawiasz innych wyżej niż siebie? Wszyscy jesteśmy tą samą miłością. Jesteśmy jednością. Zmieniając siebie, zmieniasz cały świat. Atmaja.pl